Dzień dobry, Anna Dryjańska na temat podcast Polityka. Dzisiaj w naszym zdalnym studio jest posłanka Monika Wielichowska, Koalicja Obywatelska, wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Pani posłanko, pierwsze pytanie, gdzie są wasze ręce? Dlatego, że pan premier Morawiecki mówi, że trwa epidemia, sytuacja jest bardzo poważna, wszystkie ręce na pokład. No więc pytam, gdzie są wasze ręce? No tak, nasze ręce są od początku tam, gdzie być powinny. Myślę, że działalność opozycji sejmowej powinna działać przynajmniej w kilku kwestiach, w kilku materiach. Z pewnością opozycja powinna patrzeć władzy na ręce i punktować wszystko to, co działa źle, by mobilizować władzę czy rząd do działania, a po drugie składać projekty ustaw, poprawki do procedowanych ustaw. To się dzieje od samego początku pandemii. Ja chciałam państwu i pani redaktor przypomnieć, że już 28 stycznia w Sejmie z posłanką Katarzyną Lubnauer złożyłyśmy podczas konferencji prasowej, poinformowałyśmy o tym, że składamy wniosek na ręce pani marszałkini Elżbiety Witek, wniosek o zwołanie, szybkie zwołanie Sejmowej Komisji Zdrowia po to, by dowiedzieć się, jak Polska jest przygotowana do walki z epidemią. Rozumiem, że mówi pani o 2020 roku, a nie o obecnym. Mówię o 2020 roku, to był dokładnie 28 stycznia. Wtedy wszyscy mówili, że ten wirus jest, ta epidemia jest odległa, bo dzieje się gdzieś w Chinach, na innym kontynencie, ale dzień później, jak pamiętam, pierwszy przypadek pojawił się już w Bawarii, więc był tuż za granicami naszego kraju. Wydawało nam się, że powinien się zebrać w Pinie na przykład sztab, który poinformuje opinię publiczną, w jaki sposób Polska jest przygotowana. Chcieliśmy to wymóc, ponieważ to się nie działo. I wtedy, wiecie państwo, co słyszeliśmy? Wtedy słyszeliśmy, jesteśmy przygotowani na każdy jej rozmiar, jesteśmy przygotowani na każdy rozmiar pandemii i nie straszcie koronawirusem. To wtedy słyszeliśmy. I jeśli pozwoli pani redaktor, to takie krótkie podsumowanie, dosłownie, co się wydarzyło zaraz po. No przecież zaraz po tym, jak tak mówili i kiedy już w marcu pojawił się pierwszy przypadek w Polsce, no to szybko rząd zamknął lasy, parki, w międzyczasie przygotował kopertowe pseudowybory, które kosztowały polskiego podatnika 70 milionów złotych, a które się nie odbyły. Potem premier odwołał pandemię, kazał wyjeżdżać na wakacje, powiedział, że pandemia jest w odwrocie, że nie ma się czego bać, a potem zaraz po wakacjach dzieci 1 września wróciły do szkoły, by zaraz po 1 września Kaczyński, za chwilę potem wicepremier do spraw bezpieczeństwa, rozpalił emocje i wyprowadził Polki, kobiety na ulicę, na protesty. No i tu postawię na razie kropkę. To się po prostu zadziało. Ale to też pokazuje, że nigdy rząd nie zbudował, nie pokazał i nie przedstawił żadnej strategii walki z pandemią, z koronawirusem. Kryzysem rząd zarządzał na konferencjach prasowych, a to cały czas ja też powtarzałam w Sejmie, na sejmowych komisjach zdrowia. Przedstawcie, pokażcie nam strategię. Strategia powinna być jasna, czytelna, powinna być kompleksowa i powinna być komunikowana. No nie da się zarządzać konferencjami prasowymi, kryzysem na konferencjach prasowych. Bo to pokazywało, że rząd nad niczym nie panuje, że działa od przypadku do przypadku, tak od ściany do ściany, w chaosie, że działa tylko doraźnie, a nie systemowo. Mieliśmy po drodze zmianę ministra zdrowia, chaos legislacyjny, procedowanie nocami trudnych bardzo projektów ustaw. I te wszystkie niepodjęte decyzje, to lekceważenie zagrożenia, to niedbalstwo, ta w końcu niekonsekwencja, ten cały ciąg zdarzeń składa się dzisiaj na niestety drugi i trzeci rozmiar fale pandemii. No niestety, ale tak to,
ale tak to wygląda. Tylko wie pani co, jak to brzmi? To brzmi, oczywiście z wieloma rzeczami można się zgodzić, że trudno panować nad kryzysem na konferencjach prasowych i tak dalej, poprzez konferencje prasowe. Tylko z drugiej strony łatwo jest też podczas epidemii, gdy są tysiące, dziesiątki tysięcy nowych zakażeń dziennie i kilkaset nowych śmierci dziennie. Łatwo jest mówić, rząd robi źle to, rząd robi źle tamto, trudniej zaproponować coś konstruktywnego. Dlatego gdy pan premier mówi wszystkie ręce na pokład, to jestem ciekawa, no, co państwo konkretnie robicie teraz? Czy jesteście, czy w ogóle macie możliwość zrobienia czegokolwiek jako opozycja? Mamy możliwość współpracy na zasadzie zgłaszania swoich projektów ustaw, składania poprawek do procedowanych ustaw. I to wszystko robiliśmy. Ja przed sobą mam zestawienie projektów. Pierwszy projekt taki covidowy, już nie będę rozgraniczać, czy dotyczący zdrowia, czy dotyczący przedsiębiorczości, złożyliśmy 14 lutego. I tak co chwilę, co 2020. Kolejny projekt ustawy, który w ewidentny sposób pomógłby wyjść na prostą. Wszystkie nasze projekty, wszystkie nasze poprawki odbijają się od ściany. Wszystkie są wyrzucane do kosza. W listopadzie przygotowaliśmy księgę prawdy o COVID-zie. Są tam również nasze proponowane zalecenia. Ja osobiście wręczyłam tą książeczkę, to opracowanie ministrowi zdrowia na sali posiedzeń Sejmu. Nikt pewnie do niej nawet nie zajrzał. My naprawdę oprócz tego, że kontrolujemy, czy szpitale tymczasowe, czy zakupy maseczek, czy zakupy respiratorów widmo, czy kontrolujemy szpitale tymczasowe chociażby we Wrocławiu pod kątem, nie wiem, zakupu starych łóżek z Niemiec, to z drugiej strony przygotowujemy, jesteśmy odpowiedzialni, przygotowujemy, no, propozycje. Ostatnią naszą propozycją, wyszliśmy z pakietem propozycji wyjścia z kryzysu zdrowotnego po pandemii, gdzie mówimy o bilansie zdrowia Polaków, gdzie mówimy o sieci szpitali bez limitu, o takiej szybkiej ścieżce pomocy specjalistycznej, ale też oddziałach rehabilitacji po-covidowej, które jak widać są teraz bardzo potrzebne, o szpitalach tymczasowych, o sieci białych szpitali, o testach, o tym wszystkim mówimy. I wie pani redaktor, myślałam, że władza, że rząd zareaguje inaczej, że powiedzieliśmy na tej konferencji sobotniej, macie te propozycje, weźcie, wskazaliśmy źródło finansowania, bo to są dosyć drogie zabiegi do przeprowadzenia, ale pokazaliśmy skąd wziąć pieniądze. To politycy PiS-u w ten dzień prześcigali się w takich kłamstwach i dezinformacji, a to, że kolejki do lekarzy specjalistów były najdłuższe, kiedy rządziła Platforma z PSL-em, co oczywiście szybko udowodniliśmy, że tak właśnie nie było, bo to przecież łatwo można sprawdzić, że średni czas oczekiwania na wizytę właśnie wydłużył się za PiS o przynajmniej 1,5 miesiąca i to jeszcze przed czasem pandemii. Albo kolejne kłamstwo, które wrzucił w przestrzeń publiczną marszałek Karczewski, senator PiS-u, który mówił o tym, że likwidowaliśmy szpitale. Ale też wystarczy zajrzeć do takich twardych danych, które przecież są dostępne w GUS-ie. I to są same fakty, że w latach 2011-15 liczba szpitali zwiększyła się o 142, a w latach 2015-19, kiedy rządzi PiS, no, liczba szpitali zmniejszyła się o 68. No, czasem naprawdę jest lepiej zjeść Snickersa albo jabłko, żeby było zdrowiej i wstrzymać się z poszerzaniem kłamstw. Tak samo kłamał pan premier Morawiecki podczas tej niedawnej konferencji, która trwała bardzo długo. Skupił się zamiast walki z pandemią na walce z opozycją. Skłamał, że chcieliśmy komercjalizować szpitale. No, kłamstwo goni kłamstwo. No, w tym akurat pan premier i politycy PiS-u są bardzo, bardzo konsekwentni. Trudno wierzyć jednak człowiekowi, który jeszcze nie tak dawno odwoływał pandemię. Mówił, że nie ma się czego... No, to był lipiec. A dzisiaj nieudolność swojego rządu zwala na opozycję, na Unię Europejską, na Tuska, na media i na prywatną służbę zdrowia. No to jest bardzo niegodne. Dla mnie nie ma za grosz wstydu i honoru. Tylko, że to był lipiec, jednak już ponad pół roku minęło. Sytuacja jest dramatyczna. I na przykład pan
Michał Dworczyk, który dowodzi systemem szczepień, jest koordynatorem do spraw zwalczania pandemii, mówi, że dramaty ludzi są wykorzystywane przez opozycję do bieżącej walki politycznej. Może ten moment, kiedy mamy do czynienia z katastrofą, no bo kilkaset śmierci z powodu epidemii dziennie, to jest katastrofa w wymiarze państwa. Może ten czas to jest ten moment, kiedy rzeczywiście trzeba te spory wyciszyć i zgodnie współpracować, nawet jeżeli się jest opozycją. Ale przecież to cały czas robimy. Myślę, dam radę panu ministrowi Dworczykowi, że może zamiast zajmować się sytuacją w Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, bo tam no, PiS zdaje się niedługo straci władzę, niech rzeczywiście zajmie się walką z pandemią i przygotowaniem do dziś nieczytelnego, niejasnego, z dziwnymi kryteriami programu szczepień. Niech się zajmie tym, żeby władza, żeby rząd, żeby minister zdrowia i premier Morawiecki nie popełniali błędów, bo ciągle je popełniamy. My jako opozycja mówimy, apelujemy, chociażby mówimy do ministra zdrowia od wielu dni już. Dlaczego odsuwacie w czasie na przykład egzaminy lekarzy specjalistów? Przecież wszyscy wiemy, że dzisiaj służba zdrowia jest w zapaści, bo dziś musi po pierwsze radzić sobie z pandemią, a po drugie całą organizacją opieki medycznej w innych obszarach, bo przecież choroby serca, choroby onkologiczne, cukrzyca nadal istnieją i mają się coraz gorzej. Więc ja nie rozumiem decyzji ministra zdrowia i takiej absurdalnej wręcz decyzji, która zatrzymuje lekarzy specjalistów między egzaminem pisemnym, które mają już zdane na specjalizację, a egzaminem ustnym i odsuwa ich w czasie. Tym samym odsuwa około 3000 lekarzy od łóżek szpitalnych, od pacjentów. To tam teraz powinni być ci wszyscy lekarze. No nie rozumiem tej decyzji. Druga na przykład decyzja dotycząca zwrotu ryczałtów z niewykorzystanych kontraktów. Apelujemy również od wielu dni. Dlaczego odbieracie szpitalom, które walczą z pandemią, pieniądze z niewykorzystanych kontraktów? Przecież od ponad roku w służbie zdrowia panuje armagedon. Głównie obarczone taką wielką pracą, taką nadludzką nawet pracą całego personelu medycznego są szpitale powiatowe i szpitale wojewódzkie. Więc ja nie rozumiem, dlaczego dzisiaj mają zwracać niewykorzystane ryczałty. Przecież one poniosły ogromne koszty na przygotowanie infrastruktury do tego, żeby zorganizować oddziały covidowe w swoich szpitalach. Przecież byliśmy świadkami wielu zbiórek finansowych, rzeczowych, ale także wsparcia samorządowców, by dofinansować szpitale. Dziś rząd chce od tych właśnie szpitali odzyskać jakąś część pieniędzy. No jest to niezrozumiałe, jest to tak szkodliwe, że naprawdę bardzo trudno jest to w tej chwili komentować. Wciela się tu pani w rolę obrończyni lekarzy, a tymczasem pan premier zarzuca, że pani, no nie personalnie, ale jakby pani siła polityczna, pani strona polityczna przeszkadza lekarzom, kpi z tego, że tworzone są szpitale tymczasowe, a przecież one ratują życie. Dlaczego państwo się wyśmiewacie z lekarzy? Cała Polska obserwowała, jak powstaje szpital narodowy w Warszawie. No trudno było nie śledzić, kiedy w pustym szpitalu władza, rządzący, minister zdrowia i premier organizowali sobie konferencje prasowe. Ten szpital od samego początku, kiedy już mógł działać, mógł przyjmować pacjentów i mógł odciążyć te inne szpitale, w których są inne oddziały i leczą się inni ludzie, był pusty albo był prawie pusty. Za to był pełen konferencji prasowych, pełnych propagandy i jeszcze podsycanych przez dezinformację i propagandę sukcesu przez tak zwane media publiczne za, przypomnę państwu, 2 miliardy złotych rocznie, które mogły iść również na ochronę zdrowia. No, te koszty przygotowania wydawały nam się i wydają się nam cały czas zbyt olbrzymie. Ja przypomnę, że one się odbywają z wolnej ręki, bez żadnych
przetargów, a wszystko to powinno być transparentne. Rolą opozycji... Może nie ma czasu na transparentność. ...składa konstruktywne projekty ustaw czy poprawki do procedowanych ustaw, również jest patrzenie władzy na ręce. No to ciekliwość naszych posłów Szczerby i Jońskiego doprowadziła do pokazania opinii publicznych no, wielu różnych dziwnych zdarzeń, które trzeba będzie kiedyś, prędzej czy później wyjaśnić. Ja też przypomnę, że szpitale tymczasowe były budowane w trakcie drugiej fali, kiedy już wtedy były potrzebne i dopiero dzisiaj się tak naprawdę zapełniają pacjentami, którzy są chorzy, no powiedzmy lekko, nie wymagają na przykład respiratora. My mamy jako opozycja obowiązek pokazywać niegospodarność i pytać, pokazywać opinii publicznej to wszystko. No a teraz trzymamy kciuki, żeby te szpitale tymczasowe, wszystkie szpitale tymczasowe pracowały pełną parą. Ja nie zgadzam się zupełnie z ministrem zdrowia, który mówi, że one będą w razie czego. One powinny być na pierwszej linii frontu, a nie na tej ostatniej. Ale przecież dobrze, pani posłanko, pani wie, że do tego, żeby był szpital, potrzebny jest nie tylko budynek, ale i lekarze, pielęgniarki, technicy, no cała obsługa. Inaczej to jest po prostu budynek. I no, skąd rząd ma wziąć tych ludzi? Lekarzy jest tyle, ile jest. Medyków jest tylu, ile jest. Kiedy zmagaliśmy się z pierwszą falą pandemii, nie tylko Polska, cały świat, to wszyscy no, to wiedzieliśmy, że rządy poszczególnych krajów będą popełniać błędy, ale kiedy popełnia się błąd za błędem przed drugą falą pandemii, przed trzecią falą pandemii i nie wykorzystuje tego czasu, kiedy było no, nieco spokojniej jednak, a właśnie organizuje się pseudowybory, mówi ludziom, że już nie ma się czego bać, że koronawirus jest w odwrocie, no to potem ta druga i trzecia fala pandemii no, nabierają jednak na sile. No, mówiłam o lekarzach, specjalistach, prawie 3000 ludzi odsuniętych jednak od pacjentów. No, no, to są niezrozumiałe dla mnie decyzje, więc można było jakoś przygotować, przeszkolić chociażby personel biały pod względem obsługi, nie wiem, tlenoterapii czy respiratora. Rząd zmarnował wiele miesięcy i nie zrobił absolutnie nic, żeby no, tą służbę zdrowia jednak wspomóc. Mówi pani o licznych projektach, interpelacjach, kontrolach. Pierwsza rzecz zaczęła się 28 stycznia 2020. Tak. Czy kiedykolwiek dostali państwo jakąś taką informację zwrotną od rządzących, że to jest coś, nad czym warto się zastanowić, albo chociażby do tego, żeby rząd to wpisał do swojego projektu jako własny pomysł? Czy kiedykolwiek wasze propozycje spotkały się z jakimś przyjęciem? Nie, a jeśli już to przyjmowane są na przykład po czasie, kiedy już nie odgrywają tak znaczącej roli, jaką powinny na samym początku. No, w walce z pandemią liczy się też czas i w określonym czasie podejmowane tak lub nie decyzje. Decyzje podejmowane po czasie no niestety już nie działają tak, jak być powinny. Tego przykładem jest na przykład powrót ludzi z Wielkiej Brytanii tuż przed świętami z Bartoszem Marłukowiczem. Alarmowaliśmy, pisaliśmy do ministra Niedzielskiego, do premiera, testujcie ludzi na lotniskach, nie wpuszczajcie mutacji brytyjskiej do Polski, bo ona się rozjedzie taksówką do domu, do sklepu, przywita się z mamą, z panią sprzedawczynią i za chwilę będzie, no będzie co? No to, co widzimy właśnie. I rząd teraz odpowiada na to. 80% mutacji pochodzi właśnie z Wielkiej Brytanii. I rząd na to zresztą odpowiada, ci ludzie mogli się testować, mieli taką możliwość, mogli przyjechać, no, przetestować się. No ale teraz sobie, szanowni państwo, wyobraźcie, że ludzie zjeżdżają z Wielkiej Brytanii do Polski na święta i idą sami dobrowolnie spacerkiem do sanepidu, by na przykład, nie wiem, uzyskać kwarantannę albo nie daj Boże skierowanie na test, który okaże się testem pozytywnym. No, idę o zakład, że niewiele osób z tej możliwości i uprzejmości skorzystało. Trzeba było postawić testowanie na lotniskach i wtedy wyeliminować no jednak tą transpozycję do Polski. Dzisiaj 90% wirusa jest odmianą brytyjską, która jest bardzo
agresywna i dotyka coraz młodszych Polaków. Zresztą pan Karczewski, pan senator Karczewski przyznał się, dlaczego nie zrobili tego. No, bali się o spadek słupków poparcia i hejtu, który dla mnie jest zupełnie niezrozumiały. Więc my na każdym etapie apelujemy, prosimy, piszemy interpelacje. No, wszystko jest wyrzucane do kosza. No, żniwo jest, jakie jest. Jest straszne, bo zbieramy żniwo śmierci, zajętych respiratorów i zajętych łóżek. Ma pani taką ponurą satysfakcję, że ostrzegaliśmy, ostrzegałam, wołaliśmy? No, ma dla pani satysfakcję. Marna, pani redaktor, to jest dla nas satysfakcja, dlatego że tu chodzi o życie i zdrowie Polek i Polaków. Widzimy, co się dzieje i śmiem twierdzić, że będzie jeszcze o wiele gorzej, patrząc na to, co się dzieje, słuchając ratowników medycznych, obsługi karetek, które krążą już od szpitala do szpitala albo zawożą pacjenta mocno niestabilnego, nie wiem, 100-150 kilometrów dalej. Więc ja nie rozumiem, dlaczego premier porównał działanie opozycji do rzucania piachów w szprychy. Tak to było? To było a propos Krajowego Planu Odbudowy, bo państwo nie wiadomo, czy go poprzecie. Chodzi o pieniądze z Unii Europejskiej na odbudowę gospodarki po COVID-zie. No właśnie, tutaj stoicie w jednym rzędzie trochę z Solidarną Polską. Oczywiście macie inne motywacje, ale wszyscy grozicie tym, że zagłosujecie na nie, a te pieniądze są bardzo potrzebne gospodarce. Może tutaj też warto byłoby trochę zarzucić spory i jednak skupić się na tym, żeby te pieniądze popłynęły. My się absolutnie nie spieramy o to, że te pieniądze powinny do Polski przyjść nawet kosztem zaciągnięcia europejskiego kredytu na dobrych warunkach. To jest wielka, olbrzymia szansa dla Polski na odbudowanie Polski pod względem społecznym, gospodarczym, absolutnie każdym po COVID-zie. Natomiast absolutnie nie możemy dopuścić do tego, by te środki były potraktowane tak, jak zostały potraktowane środki z drugiego funduszu inwestycji lokalnych, z tego drugiego etapu, bo przypomnę Państwu, że prawie 50% gmin i powiatów w Polsce otrzymało zero dotacji. Władza publiczne pieniądze potraktowała jak polityczny łup, na zasadzie temu damy, a temu nie damy, bo jest nie nasz. Mocno niesprawiedliwe, bardzo nietransparentne. My oczywiście, ja osobiście byłam z kontrolą tego drugiego etapu Funduszu Inwestycji Lokalnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. No niestety osoby, z którymi się spotkaliśmy, nie odpowiedziały na żadne nasze pytania. A z dokumentów, które dostaliśmy, okazało się, że rozdziału środków dokonali bliżej nieokreśleni urzędnicy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, bo już na pewno nie powołana komisja do tego rozstrzygnięcia. Komisja otrzymała jakby gotowca, miała chyba dobę, z tego co pamiętam, na to, żeby odfajkować i postawić swój głos tak lub nie. Rekordzista zrobił to po 6 minutach, więc sobie odpowiedzcie sami Państwo, pani redaktor, jak można było ocenić 10 400 wniosków, które wpłynęły w 6 minut. To jest, uważam, złamanie prawa. Te pieniądze zostały rozdane w sposób nietransparentny, bez zasad, bez kryteriów, bez możliwości odwołania i tylko tym samorządowcom, którzy sprzyjają władzy. Te pieniądze stały się takim batem dla tych samorządowców, dla tych burmistrzów, wójtów, starostów, którzy nie chcą bratać się z PiS-em. Na przykładzie mojego okręgu wyborczego wałbrzyskiego, jak sprawdziłam, no to prawie normą stało się, że pieniądze, dotacje otrzymali ci samorządowcy, którzy albo podpisali porozumienie wyborcze Duda 2020, albo taką umowę wasalizacyjną, taką umowę, która mówiła o porozumieniu i o współpracy, która była podpisywana na papierze firmowym PiS-u, sygnowana przez ministra Dworczyka. Inni samorządowcy pieniędzy
nie dostali. To jest skandal. Nie możemy do tego dopuścić, żeby Krajowy Fundusz Odbudowy wyglądał podobnie. Dlatego domagamy się przede wszystkim czytelnych, jasnych konsultacji, rzetelnej rozmowy z samorządowcami, bo to samorządowcy budują wspólnoty lokalne i wiedzą najlepiej, jak zagospodarować te pieniądze. To muszą być jasne, czytelne i transparentne zasady. Nie może się już powtórzyć sytuacja, która miała miejsce w funduszu, w drugim etapie Funduszu Inicjatyw Lokalnych. My zgłosiliśmy tę sprawę i do Najwyższej Izby Kontroli, i do Prokuratury Okręgowej. Jak łatwo się domyśleć, obie te publiczne instytucje, które mają za zadanie sprawdzać nieprawidłowości i patrzeć na ręce władzy, nie są zainteresowane tym tematem. To również pokazuje, w którym momencie jesteśmy. Tylko wie pani posłanko, jak to wygląda dla takiego zwykłego, normalnego człowieka? To wygląda tak, że są dwie największe partie, jedna z nich rządzi, druga to opozycja, kłócą się cały czas, a tymczasem są dziesiątki tysięcy zakażeń, kilkaset śmierci dziennie. I nawet jeżeli państwu przyzna rację w wielu obszarach, no to jednak to nie przeczy temu, że mamy stan katastrofy. Czy jest jakaś taka sytuacja, którą pani jest w stanie sobie wyobrazić, żeby usiąść z rządem przy jednym stole i wypracować jakieś wspólne rozwiązania dotyczące pandemii? Ale z tego, co sobie przypominam, to było dwa, trzy momenty, kiedy premier zaprosił opozycję, żeby usiąść do wspólnego stołu, ale to były momenty, kiedy już grunt się palił pod nogami, potrzebny był premierowi piękny obrazek, że oto właśnie rozmawia z opozycją i niby słucha ich propozycji. My jesteśmy w trudnym momencie, nie tylko pod względem zachorowań, zakażeń, śmierci, zajętych łóżek, obarczonej już służby zdrowia, ale także w sytuacji, kiedy przedsiębiorcy nie wiedzą, jak przetrwają ten trudny czas. Wydaje się, że rząd popełnił jeden wielki błąd, o którym też mówiliśmy wielokrotnie w różnych momentach, że trzeba ogłosić stan klęski żywiołowej. Wtedy przedsiębiorcy będą mogli dostać adekwatną do potrzeb pomoc, a nie jakąś wybiórczą, traktowaną przez PKD. Ja przypomnę, że na biurku pani marszałek, jeśli chodzi o przedsiębiorców, leży bardzo dobry projekt ustawy, która została przegłosowana już w Senacie. To jest taka specustawa odszkodowawcza, która przede wszystkim uzupełnia i porządkuje tą pomoc już daną przez PFR czy poszczególne tarcze przedsiębiorcom. Ona nie wyklucza, ona pomaga, no ale rząd niestety nie chce jej procedować, chociaż możemy, my jako opozycja jesteśmy gotowi. Ten projekt ustawy rzeczywiście bardzo pomógłby przedsiębiorcom. To jest kolejny przykład, kiedy władza nie chce rozmawiać z opozycją. Rozmawiałam z kilkorgiem znajomych przedsiębiorców i oni będą działać w podziemiu po prostu. Powiedzieli mi to jasno i wyraźnie, że nie, skoro nie dostają odszkodowania, to będą działać i szczerze mówiąc, nie dziwię im się. Tak. Natomiast no tak. Pani nie odpowiedziała na moje pytanie. Nie może, nikt żadnym rozporządzeniem nie może ograniczyć nikomu działalności gospodarczej. Do tego potrzebne jest właśnie ogłoszenie stan klęski żywiołowej, stan wyjątkowy i wtedy państwo ma obowiązek wesprzeć przedsiębiorców. W innym wypadku oni nie mają już nie mają wyjścia, ponieważ nie mają na chleb, nie mają jak utrzymać swoich pracowników, którzy też mają swoje rodziny, często będą tracić firmy, na które pracowali i które budowali przez wiele lat albo przez całe swoje życie. Ci przedsiębiorcy, którzy się otwierają, oczywiście otrzymują mandaty, nie przyjmują ich, idą do sądu, a w sądzie wygrywają, ponieważ no, władza nie przygotowała odpowiedniego prawa. Jeszcze wygrywają. Natomiast pani posłanko, pani nie odpowiedziała na moje pytanie, czy w tej sytuacji, jaką teraz mamy, koniec marca 2021, czy są jakieś warunki, czy jest jakaś taka sytuacja, w której opozycja, mówię o pani środowisku Koalicji Obywatelskiej, mogłaby usiąść z rządem przy jednym stole i wypracować rozwiązania dotyczące pandemii tu i teraz? No tak, my położyliśmy nasze rozwiązania na stole kilka dni temu.
To jest taki pakiet naszych propozycji, który mówi o kryzysie, ale także o wyjściu z kryzysu zdrowotnego po pandemii, bo to też jest ważne. My cały czas pomijamy momenty, w których już wiemy tak naprawdę, że pacjenci, którzy przebyli COVID, no niestety wymagają ogromnej rehabilitacji. I dlatego musimy na przykład myśleć o tym, żeby stworzyć oddziały rehabilitacji po-covidowej. Czyli jeżeli premier Morawiecki wystosuje takie zaproszenie do opozycji dotyczące zwalczania pandemii, to odpowiecie tak? Oczywiście i my nawet przedstawiając swój pakiet powiedzieliśmy, weźcie to, nawet nie firmujcie nami, po prostu weźcie, my we wszystkim wam pomożemy. Przecież potrzebna jest w tej chwili, o tym od zawsze mówimy, sieć białych szpitali. No, trzeba odblokować dostęp do leczenia dla cierpiących na choroby inne niż covidowe. W szpitalach tymczasowych uważamy, że przynajmniej jeden szpital wielospecjalistyczny na województwo powinien taki powstać. Oczywiście z gwarancją pełnej obsady kadrowej i sprzętowej. To jest do zrobienia. Potrzebna jest szybka ścieżka pomocy specjalistycznej, czyli musimy w końcu przynajmniej w niektórych szpitalach, przynajmniej nie wiem, na jednych czy dwóch województwie przyjmować bez limitów w poradniach specjalistycznych dla pacjentów, bo za chwilę będzie za późno. To wszystko mamy nazwane i mamy wskazane źródła finansowania. No, niech tylko biorą od nas te rozwiązania, a my w każde z nich będziemy wspierać. Czego się pani boi najbardziej? Nie jako polityczka, tylko jako osoba, jako Monika Wielichowska. Boję się o moich rodziców. Boję się o mojego syna. To są trudne momenty, kiedy widzi się ludzi mocno nieodpowiedzialnych, którzy chodzą bez maseczek, którzy się śmieją, ci, którzy są takimi ewidentnymi antycovidowcami. Tego najbardziej się boję. Boję się moich rodziców, no tato jest po drugim szczepieniu, bo jest 80+. Mama jest 60+, więc jest jeszcze przed szczepieniem, więc drża o nich tak naprawdę z każdym dniem. My nie spędziliśmy odpowiedzialnie, to była decyzja moich rodziców, świąt, ani tamtych świąt wielkanocnych, ani świąt Bożego Narodzenia i nie spędzimy świąt w tym roku wspólnie i razem w imię odpowiedzialności, jednak i solidarności. I o nią proszę wszystkich naszych obywateli, po prostu zostańcie w domu, bo za chwilę będzie no, bardzo źle. O, my syna, dlaczego? Też wiemy trochę więcej, bo mamy dostęp do większej ilości danych. Ludzie traktują ten temat jednak bardzo wybiórczo, widzą czasami program w telewizji i mówią, a nas to nie dotyczy, nieprawda. To się dzieje tu i teraz, w każdej gminie, w każdym powiecie, w każdym regionie. Ludzie są zmęczeni. Ja też jestem zmęczona. Grzecznie noszę maseczkę wszędzie, ale też już mam dość. Wszyscy jesteśmy zmęczeni, ale musimy to przetrwać. Musimy to przetrwać, póki nie nabędziemy wszyscy odporności po szczepieniach. Dlatego trzeba trzymać kciuki za ten program szczepień, który oczywiście nie jest doskonały, który już był tyle razy zmieniany, w którym też panuje niestety chaos, w którym ja nie rozumiem, dlaczego nie ma w kolejce takiej priorytetowej osób na przykład z niepełnosprawnością, a są prokuratorzy. No tego absolutnie nie rozumiem, to absolutnie też wymaga zmian. Wspomniała pani, że boi się o syna, a przecież COVID z młodymi ludźmi obchodzi się zazwyczaj łaskawie. Zazwyczaj bezobjawowo nawet. No niekoniecznie, to się też zmienia. Każdy specjalista i lekarz mówi o tym, że to się właśnie zmienia i to spowodowała ta bardziej agresywna, zmutowany wirus, który nazywany jest brytyjskim. Ja boję się o syna, on jest już dorosłym człowiekiem, jest studentem, ale w swoim życiu już walczył o życie. Był chory onkologicznie, tą walkę wygrał, dlatego myślę, że też jego organizm może być nieco słabszy od zdrowego organizmu młodego człowieka.
Dziękuję. Naszym gościem była Monika Wielichowska, posłanka Koalicji Obywatelskiej, wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia w Sejmie. Anna Dryjańska na temat podcast Polityka. Do następnego razu. Dziękuję bardzo, życzę Państwu zdrowia.